Uroczystość Wszystkich Świętych, którą przeżywaliśmy wczoraj, wspomnienie wiernych zmarłych, dzień zaduszny, który przeżywamy dzisiaj, kierują nasze myśli na tę niewidzialną stronę naszego życia. Na tę niewidzialną, niedoświadczalną naszymi zmysłami. W jednej z pieśni śpiewamy: myśl jest święta i zbawienna, modlić się za zmarłymi. Tobie, Boże, rzecz przyjemna, zmiłowanie nad nimi. Te dni, które teraz przeżywamy, te słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy, przebogata liturgia słowa na ten dzień dzisiejszy, trzy różne wersje, każda inna na każdą mszę świętą dzisiaj sprawowaną, wskazują na coś, co się dzieje tu i teraz, na wielką łączność, jaka istnieje między tym światem, którego doświadczamy naszymi zmysłami, a tym światem, którego w inny sposób doświadczają ci, których wśród nas tutaj ten sposób cielesny nie ma, ale oni są, oni żyją. Jest między nami a nimi łączność. Dlatego dobrze, że czynimy to, co czynimy, tu i teraz, nie kiedyś, teraz, w tej chwili. I tak naprawdę uroczystość Wszystkich Świętych, czy wspomnienie wiernych zmarłych, dzień zaduszny, chociaż są wyznaczone na pierwszy dzień i drugi dzień listopada, to tak naprawdę to, co przeżywamy, świętując, czy uroczystość, czy wspomnienie, to wszystko dzieje się codziennie. To tylko nasze zmysły tego nie ogarniają. To tylko nasze zmysły nas wprowadzają w jakieś błędy poznawcze, w błędy rozumowania, w błędy, które powodują czasami albo bardzo często nielogiczne myślenie również o tych rzeczach ostatecznych. Bo wielu z nas, mówiąc o eschatologii, mówiąc o tym, co nas kiedyś czeka, myli to z jakimś myśleniem o przyszłości, z jakąś dziwną futurologią. Ale to jest tu i teraz. Jesteśmy na ziemi, ale jednocześnie, jak mówimy, zdążamy do wieczności, ale ta wieczność jest wśród nas. Królestwo Boże jest wśród nas. I kiedy sobie to uświadomimy, to zauważamy, że człowiek, który doświadcza swoistego rodzaju, różnego rodzaju kryzysów w swoim życiu, nie przeżywa ich tak, jak powinien przeżywać człowiek wierzący. I dlatego często człowieka spotyka to, o czym mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii do swoich uczniów. Niech się nie trwoży serce wasze. Skąd się biorą te trwogi, lęki, obawy? Ano właśnie ze swoistego rodzaju religijnej ignorancji, z niewiedzy czy z niezrozumienia tej rzeczywistości, o której mówi Jezus cały czas, starając się nam uświadomić. Wierzycie w Boga?
i we mnie wierzcie. Dlaczego się przejmujecie? Są przygotowane dla was mieszkania w niebie. Jestem tu wśród was, żeby wam to uświadomić. Pokazuję wam drogę, pokazuję wam sposoby, pokazuję wam prawdę, którą macie żyć. I zobaczmy, czy często my nie jesteśmy podobni do tego Tomasza z dzisiejszej Ewangelii. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Jezus o jednym, Tomasz o drugim. Jezus o tej rzeczywistości Bożej, Tomasz o rzeczywistości ziemskiej. Widzimy, jak trudno nam się oderwać, jak trudno nam zmienić myślenie, jak trudno nam zmienić ten punkt widzenia. Unieść się troszkę ponad tę naszą rzeczywistość, zostawić pewne sprawy, które nas bezgranicznie nieraz pochłaniają i nie pozwalają się wznieść, żeby zobaczyć inaczej, z innej perspektywy, tak jak to wczoraj wspominałem. Ten dzisiejszy dzień również jest okazją do tego, żeby popatrzeć inaczej na nasze życie, na te kryzysy, które nas w życiu spotykają, bo one muszą nas spotykać, one nas przygotowują do tego kryzysu, który nastąpi, kiedy to wszystko zostanie oddzielone, ta rzeczywistość, w której tkwimy, przerodzi się w rzeczywistość, której się spodziewamy, a która jest wśród nas. Jeżeli żyjemy wiecznością już tutaj na ziemi, jeżeli z tą wiecznością mamy łączność poprzez tę naszą modlitwę, poprzez łączność z tymi, którzy już nas poprzedzili do wieczności, kiedy mamy łączność z Panem Bogiem, który ma upodobanie w tym, że my się do Niego zwracamy, prosimy, w tej myśli świętej i zbawiennej, w tej modlitwie za zmarłych, to Pan Bóg, dla Niego jest to przyjemność, zmiłowanie nad tymi, za których się modlimy. I Jezus zachęca nas, pokazuje nam tę prawdziwą drogę, pokazuje nam prawdę, pokazuje, że tylko przez Niego możemy osiągnąć cel naszej ziemskiej wędrówki, że tylko przez Niego możemy dojść do tego miejsca, które dla każdego z nas zostało przygotowane. Ono jest. Tylko od nas zależy, jak odpowiemy na to Boże zaproszenie. I tylko od nas zależy, jak różnego rodzaju kryzysy będziemy w naszym życiu przeżywali. I czy poddamy nasze serca trwodze, czy też wyzwolimy nasze serca z wszelkiego lęku. Poprzez co? Poprzez silną wiarę w Pana Boga. Poprzez to, że będziemy wierzyli w świętych obcowanie, w ich orędownictwo, w tę wymianę, która dokonuje się między naszym i ich światem. To też jest podział troszeczkę nieudany. To jest nasz wspólny świat, ten widzialny i niewidzialny, nawzajem się przenikające. I my w nich jesteśmy razem. My tutaj na ziemi i ten Kościół w niebie. Ci wszyscy, którzy są już zbawieni, których nazywamy świętymi, i ci, którzy jeszcze oczekują na pełnię szczęścia, są w czyśćcu. Wszyscy razem tworzymy tę jedną wielką wspólnotę tych, którzy wierzą w Boga, ufają Mu, ale przede wszystkim Go kochają.